Siema, cześć. Słuchajcie, plan na ten film był zupełnie inny. Pojechałem sobie w fajne miejsce motocyklem, bo chciałem wam uzmysłowić jedną rzecz bardzo ważną, ale niestety wiatr zrobił swoje i nie dało się nagrywać totalnie, kompletnie nic nie było słychać. O czym będzie ten odcinek? No ten odcinek będzie o świetle. Pomysł wrzucił Michał, pozdrawiam Michał. Pomysł na film jest też powiedzeniem o problemie, który jest chyba, wydaje mi się, najbardziej, najczęściej powielanym błędem i problemem, który się zdarza w akwarystyce morskiej. Zaczęliśmy jakiś czas temu serwisy zdalne, wiecie o tym. I zgadnijcie, jaki jest wspólny mianownik wszystkich ludzi, którzy się do nas zgłosili, bo z jakiegoś powodu mają problemy, albo z jakiegoś powodu sobie nie radzą ze swoim zbiornikiem. Wszystkich, no nie, przesadziłem. Jeden przypadek nie ma tego problemu. Ma inny, ale to już tam abstrahując. Akwarium wygląda tam to świetnie, akurat tylko parametry są nie takie jak trzeba. Natomiast cała reszta, czyli wszystkie akwaria, w których nie rosną korale, rosną glony, jest syf generalnie wszędzie. Mimo tego, że wszystkie najnowsze cuda techniki, najnowsze złoża są stosowane, wszystko jest bomba książkowo, właściwie nie książkowo, tylko forumowo. Wspólnym mianownikiem jest światło. Tak, światło. Chciałbym, żebyście sobie teraz zrobili eksperyment i wyjrzeli przez okno. Pod warunkiem, że macie widok, nie wiem, na jakieś drzewa, na łąkę, na las czy coś takiego. Dlaczego na naszej planecie życie wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego mamy życie w wodzie? Dlaczego jest życie na lądzie? Dlaczego rosną rośliny? Dlaczego rosną drzewa? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że mają dostęp do słońca. Rozumiecie? Zawsze powtarzam, że akwaryści morscy to jest elita. Naprawdę, jesteście elitą, nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Jesteście najlepsi z najlepszych. Ale na Boga zacznijcie brać sobie to do siebie, że nie możecie się bawić w Boga. Niektórzy to mogą nazwać Bogiem, inni drogą ewolucji, nieważne, nie ma znaczenia. Jeżeli rafy koralowe rozwijają się tylko w zasadzie w okolicach równika bądź na równiku, to znaczy to, że dlatego to robią, bo tam jest największa operacja słoneczna w ciągu całego roku. I teraz ja się zastanawiam czasami, skąd to się bierze, bo kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Kiedyś było przyjęte, Matko Boska, nawet w akwariach słodkowodnych roślinnych. Dlaczego tam się przyjmuje, że światło musi być watt na litr minimum? Minimum, to nie, że watt na litr jest ok. Minimum. Dlatego, że inaczej to będzie sobie wegetowało. Tam nie ma mowy o wzroście, o tworzeniu jakiegoś ogrodu bujnego itd., itd. Nie ma takiej opcji. W akwarium morskim zawsze było tak samo. Było przyjęte, że musi być ten watt na litr. I koniec. I wtedy było tak, że choćby skały srały, korale rosły. Zawsze, za każdym razem, w każdym jednym zbiorniku, kiedy było tak, że odświetlaliśmy akwaria lampami Hakui, później Hakui z T5, później samymi T5, zawsze przyjmowało się watt na litr minimum. I te akwaria żyły, rosły. Wiadomo, były inne problemy, jakieś tam, zawsze było jakieś tam trochę cyjano, trochę czegoś tam. Ale to było wszystko pomijalne, bo korale w pewnym momencie była już taka biomasa tych korali, że one ciągnęły z wody wszystkie problemy i te problemy się nie przekładały na to, co się działo później w akwarium. Od jakiegoś czasu, od ładnych paru lat w zasadzie, nie wiem skąd to się wzięło, wczoraj właśnie jeszcze był taka dyskusja na grupie, na Reefworldzie się wywiązała na temat przelicznika stosunku światła LEDowego do T5, że w LEDach wystarczy 0,5 W na litr. Zadałem pytanie koledze, który ten temat założył, skąd się wzięło takie przekonanie, żeby znalazł mi, pokazał 10 zbiorników, on czy ktokolwiek inny, to nie jest jakaś tam personalna wycieczka, absolutnie. 10 zbiorników, które, co ważne, wyrosły od małych szczepek przy świetle LEDowym 0,5 W na litr. Tak jak się mówi, że tak się powinno liczyć
Ja chcę 10 takich zbiorników, niedużo, są miliony zbiorników na świecie. Pokażcie mi 10 takich zbiorników, gdzie przy świetle o mocy 0,5 W na litr korale od małych szczepek wyrosły do korali, do dużych kolonii. Już nie będę mówił o czasie. W normalnych warunkach, przy normalnym świetle, czyli nie wiem, Hakui czy tam te piątki, czy Hakui z te piątkami, w dobrych warunkach korale są to w stanie zrobić w rok. Że dojdą do szyby, dojdą do powierzchni wody i to nie jest wyczyn jakiś tam wielki, to nie jest żaden wyczyn. Pokażcie mi teraz 10 zbiorników, które pod światłem lodowym 0,5 W na litr tak wyrosły. Ja kiedyś szukałem, przyznam, szukałem, też się dałem złapać na ten marketing i nie znalazłem. Znalazłem, owszem, zbiorniki piękne, pod LEDami, super cukierkowe kolory, często jeszcze robione z filmy czy tam zdjęcia z filtrami kolorowymi. Bomba, ale nie było historii tego zbiornika. Nie było czegoś takiego, że znalazłem zbiornik jakikolwiek, gdzie koleś zaczynał, włożył małe szczepki, te szczepki mu porosły do dużych korali pod światłem LEDowym 0,5 W na litr. Jeżeli znajdziecie, proszę, wklejcie pod tym filmem, umieśćcie link do forum, do filmu, cokolwiek. Nie ma znaczenia. Co ciekawe, pewnie bierze się to może z ceny, może z marketingu. W naszym kraju przynajmniej, wszystkie te akwaria, które się do nas zgłosiły z problemami, miały lampy LEDowe jednej firmy. Ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia firmy, że tylko ta firma jest zła, czy inne są lepsze i tak dalej, i tak dalej. Tylko to podejrzewam, że wynika z dostępności, w stosunku jakości do ceny, bajerów i tak dalej. Więc cóż więcej powiedzieć? No ja sobie nie wyobrażam, dlaczego robicie swoim koralom krzywdę. Tak jak powiedziałem wcześniej, wiele razy tak powiedziałem, jesteście elitą. Naprawdę akwarystyka morska, i to nie jest tak, że jest postrzegana, że coś sobie tam dodajemy i tak dalej. Akwarystyka morska to jest naprawdę elitarne hobby. Elitarne. Wszystkie korale, większość koralowców to są ultra trudne zwierzęta. Żyją w jednym miejscu na Ziemi w zasadzie od milionów lat, w jednym miejscu w sensie w okolicach równika. I my próbując utrzymać je przy życiu, już nie mówię o tym, żeby one rosły, żyły i było wszystko super. Próbując utrzymać je przy życiu, musimy sobie zapracować na to miano, że jesteśmy elitą, że jesteśmy najlepsi z najlepszych. Więc nie twórzcie od nowa biologii, nie twórzcie od nowa, nie wiem, historii raf koralowych, bo to wszystko już zrobiono. Zwróćcie uwagę na to, są akwaria pod LEDami. Są koledzy na grupie, tutaj już nie będę wymieniał nazwiska, którzy mają nad akwarium 200-watowym 250 W w LEDach. Akwarium wygląda jak? Zajebiście wygląda. Znam akwaria, gdzie nad 200 litrami świeci 350 W w LEDach. Akwarium wygląda kosmicznie, kosmos, po prostu jest pełna pyda. Dlaczego? Ja nie wiem, skąd się wziął cały ten błąd, cały ten świński pęd, za przeproszeniem, że ktoś gdzieś kiedyś powiedział, że wystarczy 0,5 W na litr i wszyscy poszli jak na hura. Odpowiedzcie mi na pytanie, jaki jest, co wami powoduje, że tak robicie? Jaki jest powód? Zużycie prądu? Nic innego mi nie przychodzi do głowy, bo często taka sama lampa 200-watowa kosztuje tyle samo, co 300-watowa. Chodzi wam o te 100 W różnicy? To nie są duże pieniądze. Zadajcie sobie pytanie, czy te pieniądze, które oszczędzicie na prądzie, miesięcznie czy tam rocznie, w tej różnicy watów, czy chcecie mieć dzięki temu w salonie piękny zbiornik retencyjny? Jeśli chcecie mieć zbiornik retencyjny, nic mi nie do tego, bomba. Wydaje mi się jednak, że wszyscy dążycie do tego, żeby mieć mega piękne korale, bo to jest cały bajer. Ryby, ok, można sobie mieć fish only i sobie oświetlać różnymi kolorowymi lampkami, bomba. Natomiast akwaria koralowe, rafowe, tam głównie chodzi, jak wiadomo, o korale, no, sama nazwa wskazuje. I teraz jeszcze jedna rzecz.
załóżmy, że macie akwarium 300-litrowe, ja mówię o pojemności brutto, tam nie będziemy liczyć netto, odejmować skał, piasku i tak dalej. Akwarium po wymiarach wychodzi, że ma 300 litrów. I kupujecie sobie lampę 300-watową. I co robicie? No przecież mam lampę 300-watową, czyli wat na litr jest. Ale je tam tymi kanalikami w dół, w dół, w dół. I na przykład się okazuje, że w jednym kanale świeci się 70%, w drugim 80%, w trzecim 30%, w czwartym 25%, a tak naprawdę pełną mocą lampa nie świeci w ogóle, ewentualnie dwoma kanałami, jakimiś tam na 80%, 70% i jest na przykład, nie wiem, 3 godziny wschód słońca, 3 godziny świeci i tam ileś godzin jest zachód słońca. Co to ma dać? Co to ma dać? Ja pytam, lejecie, Bóg wie jakie specyfiki, naprawdę, lejecie tyle chemii do akwariów, dziwicie się, że rosną wam glony, że skała się zatyka, że nie jesteście w stanie tego wyczyścić. Akwarium zaczyna się kisić. Ale co ma ciągnąć ten biedny koral z tej wody, z tej bogatej soli, którą mu podajecie, z mikroelementów, z aminokwasów, witamin, różnego rodzaju innych tam dopalaczy i koksów, on, żeby to wciągnąć z wody, żeby to pobrać, musi mieć energię, a energię ma tylko ze światła. Tylko i wyłącznie. Boże jedyny, przecież wy często oświetlacie refugia lepiej niż akwaria. Macie refugium, skrzyneczkę małą w sampie i je tam 50 W. I glony rosną jak szalone. Gdybyście na taką powierzchnię w akwarium dali 50 W światła, to by wam korale wyszły z domu, wyszły z akwarium w nocy. I poszły do lodówki, żeby się schłodzić. Przysięgam, no ja sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. Dlaczego nie zrobicie tak, że sobie założycie, że wat na litr, w dupie z tymi kanałami, w dupie z tym widmem, z wykresami parów, srarów i innych bajerów, to nie ma żadnego znaczenia dla korala. Żadnego. Macie umiejętności, jest mnóstwo ludzi, którzy robią lampy. Dlaczego ktoś nie zrobi... Dlaczego powielany jest jakiś schemat na przykład? Ktoś zrobił lampę taką i taką, umieścił w internecie schemat, jak to trzeba zrobić, jakich LEDów ile, jakie drivery, srery, pierdoły, jakie chłodzenie i tak dalej. I następny robi drugą taką lampę. Trzecią, piątą, dziesiątą. Pokażcie mi akwaria pod tymi lampami. Ja nie chcę znać tych lamp. Mnie to nie interesuje jako akwarysty. Przysięgam. Przepraszam. Do nas się ludzie zgłaszają czasami z pytaniem, jak ustawić lampę. Ja odpowiadam, że nie wiem. Nie wiem, ja swoją lampę włączam do prądu. Po prostu włącza. Wieczorem wyłącza się. W sensie nawet, no ja tego nie robię, tylko robię to zegar. Ale nie ma półgodzinnego, czy tam godzinnego wschodu słońca, półtora godzinnego zachodu słońca, bo te półtorej godziny i ta godzina to jest czas stracony. Akwarium musi być oświetlane 10-12 godzin dziennie pełnym światłem, pełną lampą. Tylko wtedy korale będą wam żyły. Problemy wasze z, nie wiem, nawet z przejrzystością wody. To też ma znaczenie. Jak koral będzie chłonął, non-stop chłonął, non-stop chłonął, to będzie się ta woda krystalizowała. One będą żarły wszystko, co w niej pływa. Cały czas, non-stop, w dzień, w nocy. Jedne w dzień, drugie w nocy. To wszystko ma znaczenie, to wszystko się ze sobą wiąże. Przysięgam, naprawdę. Lejecie specyfiki różnego rodzaju, bo na ACP wyszło wam, że macie za mało tego. Po co to lejecie, jak nie oświetlacie akwarium? No nie oświetlacie, po prostu. Nie wiem, no nie będę strzelał teraz, że 90, ale dobre 80% akwariów jest niedoświetlone. I to nie jest tak, że to jest tylko u nas. W Stanach jest troszeczkę inaczej, bo tam prąd jest dużo tańszy. Kiedyś taki fajny wywiad oglądałem z gościem z hodowli, takiej bardzo dużej hodowli na Florydzie. Korali. No i babka go pyta, bo to babka prowadzi ten wywiad, pyta go, mówi, słuchaj, a on mówi, jak to jest, że niektórzy akwaryści kupują takie kolorowe te szczepki od was, korali, i one się później robią brązowe. Mówi, czy wy nie macie takiego problemu? A koleś mówi, nie, no, mówi, to jest normalne, naturalne, to jest, tak po prostu jest, no, to jest kwestia światła. No, mówi, jak to światło, nie? Składu wody, mikroelementów, aminokwasów. Mówi, nie. Mówi, no to co wy robicie, żeby wybarwić korale? No proste, no jak gdzieś tam pozyskują sobie korale z natury, czy z importu, czy skądś. No i ten koral po pewnym czasie ciemnieje, bo to jest naturalne zjawisko. Jak kupujesz koral, który jest świeżo zaimportowany, on ma mega kolory. Tak samo jest w sklepie, wszędzie jest tak samo. Pod warunkiem, że woda jest ok,
no to jest taki naturalny proces, że ten koron musi to odchorować. Za tydzień do półtora tygodnia, tam powiedzmy 7-10 dni jest tak, że te kolory zaczynają siadać. I jak są dobre warunki, to 2-3 tygodnie i one powoli zaczynają wracać. Co ciekawe, kolory mogą się totalnie różnić od tych, które były na świeżym koralu. No ale wracając. No mówi, no i a co wy robicie z tymi koralami, że one mają takie kolory? Mówi, no jak bierzemy takiego korala, on sobie ściemnieje i na przykład nie chce wrócić do koloru. No to co robisz? No to mówi, to spod żarnika 150 W, daje go pod 250 W. No i co? No mówi, jak przez tam 3-4 tygodnie nic się nie dzieje, to daje go pod 500 W. A jak pod 500 W się nie wybarwi? No to go daje pod 1000 W żarnik. No mówi, pod 1000 W żarnik? No mówi, no tak. No i co? No mówi, jeszcze się nie zdarzyło, żeby się jakiś nie wybarwił. Nie ma cudów. Kolor to jest pigment, który koralowiec odbija. Po prostu, odbija nim światło, dlatego to jest, my to widzimy dla oka ludzkiego. To jest kolor. I koralowiec nie wykształci kolorowego pigmentu wtedy, kiedy nie będzie miał światła. Po prostu. Korale, dlaczego w słabo oświetlonych akwariach korale ciemnieją? Ciemnieją dlatego, że łapią jak najwięcej zooksanteli po to, żeby przeżyć. Po to, żeby po prostu zwyczajnie przeżyć. O, oświetlę, mowa lampa się włączyła. Jedna z wielu. No i w słabo oświetlonych akwariach korale zawsze będą brązowe, zawsze będą ciemne, zawsze nigdy nie będzie tak, że one będą rosły. Druga rzecz jest taka, że koralowiec jest kolorowy tylko wtedy, kiedy rośnie. Kiedy cały czas proces wzrostu trwa. Trwa. W momencie, jak zahamujecie proces wzrostu, to dla koralowca to jest sygnał, że przyszły ciężkie czasy, bo na przykład, nie wiem, w naturze byłaby to pora nowa, załóżmy, czy, no nie wiem, jakieś spływy z rzek i tak dalej. Dla niego to jest sygnał, że teraz nie jest dobry czas na wzrost, teraz trzeba wszystkie ręce na pokład, w stronę taką, żeby przeżyć ten ciężki czas. Koniec, kończy się wzrost, przychodzi brązowy kolor, korale łapią z oksanteli jak najwięcej, bo woda na przykład nad nimi jest mętna, muszą tego światła sobie ściągnąć więcej, więc wyprodukować więcej energii. I po to ciemnieją, po to łapią jak najwięcej zooksanteli, żeby tej energii zgromadzić tyle, żeby przeżyć ciężki okres. W momencie, jak woda się znów krystalizuje, zaczyna się spokój, zaczyna się pełna operacja słoneczna, wyrzucają nadmiar zooksanteli, robią się kolorowe. W Indonezji na przykład, Bali taki przykład, po jednej stronie tej wyspy, znaczy no tam generalnie cały tamten region hoduje koralowce. Ale kiedyś tu pracowaliśmy z taką firmą, która ma swoje fermy po jednej i po drugiej stronie wyspy. Po jednej i po drugiej. I po jednej stronie wyspy woda jest dużo bardziej mętna, dużo bardziej żyzna. Po drugiej stronie wyspy woda jest dużo bardziej czysta. I hodują koralowce tam, gdzie jest bardziej żyzna ta woda. Światło jest tutaj i tutaj tyle samo, ale hodują tam, gdzie jest bardziej żyzna, ma mniej, dużo więcej mikroelementów, składników odżywczych, mikroplanktonu, wszystkiego. I tamte korale rosną, buzują bardzo szybko. Później są przewożone normalnie wodą na drugą stronę wyspy, wystawiane płycej, zaczynają wyrzucać nadmiary zooksanteli i zaczynają się wybarwiać. I wtedy dopiero są sprzedawane. Tak to się odbywa, więc naprawdę ogromna prośba. Zróbcie sobie rachunek sumienia w tych waszych akwariach. Macie tam naprawdę czasami nadźgane, tam jest nadźgane tyle hajsu w sprzęcie, w mediach filtracyjnych, w odpieniaczach, w rollermatach. Naprawdę, ja w życiu nie miałem tyle sprzętu w akwarium. Przysięgam wam, nawet teraz w sklepie, nawet w zbiornikach hodowlanych z koralami, nie mamy tyle sprzętu. Mamy mega proste systemy, tam jest odpieniacz, czym jest żywa skała, jest refugium z Miracle Mat i na końcu jest wata. To wszystko. No i węgiel. Nic więcej. Macie nadźgane, naprawdę. Ja to przeliczę na pieniądze. Macie nadźgane od groma hajcu w sprzęcie. Naprawdę, najnowsza technika, wszystko jest super. Akwarium nie wygląda zajebiście. Dlaczego nie wygląda? Macie za mało światła. Po prostu macie za mało światła. I tyle. I ja na waszym miejscu przysięgam. W tej chwili lampy te piątkowe tanieją. Cały czas tanieją, bo cały świat pędzi do lamp LED-owych. Ja wiem, że kiedyś będą lampy LED-owe, takie, które naprawdę będą spełniały wszystkie zapotrzebowania koralowców. To jest naturalne, to jest oczywiste. Postęp idzie w jakąś stronę, tak samo było z te piątkami.
ale to nic nie da, jeżeli nie wbijecie sobie do głowy tego, że potrzebujecie minimum wat na litr. Wtedy dopiero możecie marzyć sobie o fajnych koralach. Po prostu. Inaczej tego nie zrobicie. Nie ma takiej opcji. Więc raz jeszcze prośba. Przyjrzyjcie się zbiornikowi. Jeżeli jest tak, że macie pół wata na litr, sprzedajcie na przykład roller mat, który kupiliście. Ktoś go chętnie kupi. Sprzedajcie swoją lampę i kupcie mocniejszą lampę. Ja nie mówię, że to ma być lampa T5. Ja na przykład kocham, bo nigdy mi się nie udało osiągnąć... Może, no nie wiem, może nie dałem sobie szansy, może powinienem to zrobić kiedyś. Ale inaczej, ja nigdy osobiście, znam mnóstwo akwarystów, mnóstwo zbiorników i prywatnie, osobiście i gdzieś tam przez fora, mnóstwo ludzi. Znam ludzi, znam topowych akwarystów, topowych w tym kraju, którzy mieli przygodę, poszli w ledy na jakiś czas, bardzo szybko z tych ledów wyszli z powrotem, wrócili do T5. I tyle. I dla mnie to jest najlepszy dowód na to, że coś jednak jest nie tak. Albo może było tak, że też ulegli pokusie i dali te pół wata na litr, bo tak niby wystarczy, bo tak producent powiedział. Nie wiem. Nie mam pojęcia, było to wiele lat temu. Ciężko jest mi teraz powiedzieć. No i wracając. I sprzedajcie tą lampę, co macie. Niech ktoś ją kupi do mniejszego akwarium. Sprzedajcie część sprzętu, on wam nie jest niezbędny. Niezbędne jest wam światło. Jak będziecie mieli zajebiste światło, tak jak trzeba, 90% problemu z akwarium się rozwiąże samo z czasem. Przysięgam, jestem to w stanie wam zagwarantować. Jak będziecie mieli minimum wat na litr, to nie będziecie walczyli o to, żeby każda jedna szczepka wam przetrwała, przeżyła dłużej niż 2 miesiące. Bo często to tak wygląda. Nie, macie kupować super szczepki, super korale. Mają mieć super kolory i u was te kolory mają się tylko pogłębić. Mają być tylko lepsze, koral ma jeszcze bardziej urosnąć. I taki sobie cel postawcie. Nie idźcie po najniższej linii oporu, jesteście elitą, do jasnej cholery. Nie idźcie po najniższej linii oporu, byle było jakoś tam. Nie, ma być zajebiście, ma być najlepiej na świecie, masz mieć akwarium takie, żeby każdy, kto przychodzi do ciebie do domu, zbierał szczękę z podłogi. Czy to jest akwarysta, czy to nie jest akwarysta, mają stać z otwartą mordą przed twoim zbiornikiem. Po prostu. Taki sobie cel postawcie i do tego dążcie. I to jest do osiągnięcia, to nie jest cud. Światło wam to umożliwi. Inaczej, bez światła tego nie zrobicie. Po prostu. Bez światła tego nie jesteście w stanie zrobić w żaden sposób. Chyba, że będziecie sobie kupować duże kolonie korali i będziecie je wymieniać. Jak będą zdychały, to będziecie sobie wstawiać nowe, bo takie przypadki też znam. No cóż. Ale to nie chyba nie o to w tym chodzi. To chyba tyle opieprzania. Jak zwykle niestety coś tam się uzbierało. Ale dziękuję wam za opinię i dzięki tym opiniom, jakie docierają, mam wiarę w to, że gdzieś tam czasami z tych filmów coś z tyłu głowy komuś zostanie i może z tego skorzystać. Druga sprawa, jeżeli chodzi o światło, pozdro Wojtas, chodzi o ustawienie korali względem światła. To jest też, znaczy może nawet, to tutaj akurat nie ma takiego błędu typowego, jakiegoś z premedytacją czy powielanego, tylko często jest tak, że na przykład sklepy nie mówią, my się staramy mówić, który koral, na przykład która akropora nawet powinna iść do góry, która w dół całkiem, która w mocny prąd, bo lubi, która na środku zbiornika, której trzeba zostawić miejsce, bo będzie rosła w duży krzak bardzo szybko, która może sobie gdzieś stać na osobnej skałce, bo będzie ozdobą zawsze, to będzie mały cukierek, bardzo wolno rosnący. Myślę, że nie wszystkie sklepy mówią o tym, ale ja zwykle jestem daleki od posądzania kogoś o złą wolę. Po prostu no, tak się może jakoś utarło, że akwaryści mają wiedzieć, a często jest tak, że nie wiedzą. Ostatnio zgłosił się do nas też jeden kolega tam na serwis online, no i wszystko super, mega podejście do tematu. Naprawdę każdemu bym życzył, żeby miał takie podejście. Metodyczne, systematyczne, wyciąga wnioski, uczy się na błędach, wszystko jest super. Tylko po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie wie, pewne rzeczy trzeba podciągnąć, coś tam dopracować i akwarium będzie petarda. Ale na przykład taka ciekawostka. Korale poukładane w akwarium kolorystycznie. W sensie
kontrastowo, zielony koło czerwonego, niebieski koło żółtego i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to bomba, efektownie, super. Tylko na przykład dyskozomy, czerwone grzyby, takie te krwisto-czerwone, na samej górze skały. Widać, że one już są pokurczone, takie, że one już tam się zsuwają troszeczkę z tej podstawki, ale akwarysta niekoniecznie musi wiedzieć, że ten koral nie lubi takiego światła. Rozumiecie? Zoantusy to samo. Fajne zoantusy, które już są blade, są na samej górze. Już są blade, już tych kolorów nie widać. Wystarczy te zoantusy dać w cień, w cholerę. Z takimi grzybami, grzyb im ciemniejszy, tym potrzebuje słabszego światła. Musi być głębiej. Czerwone, mocno niebieskie, one lubią cień, naprawdę. I to nie, że położycie je na piasku. Ja mówię cień w znaczeniu dosłownym. Pod jakimś innym koralem, pod nawisem skalnym, one będą wyglądały zajebiście. Jak je dacie na światło, to one z czasem wam uciekną z podstawki czy tam ze skały, pójdą w skały, w cholerę w cień i nigdy ich więcej nie zobaczycie, więc zasada jest inaczej. Na rafie to nie jest tak, że korale miękkie rosną tam, gdzie niby jest mniej światła. Tak się utarło, że przy akwarium z koralami miękkimi może być mniej światła. Gówno, prawda? Oczywiście może być, ale efekt będzie taki sam jak przy koralach akwarium. Korale na rafie w naturze się przeplatają. To są na przykład całe łany, załóżmy, kseni pulsujące i poprzeplatane gdzieś tam pojedynczymi sarkopytonami, lobofytonami i z pomiędzy nich wystają bajecznie kolorowe na przykład akropory. Korale, o których się mówi, że też nie lubią światła, czyli fawie, fawitesy, różne tego typu mózgowce, potrafią żyć w wodzie, która w momencie przypływu, kiedy woda jest wysoka, ma załóżmy 15 cm głębokości. Jak jest odpływ, to one zostają w kałużach wody, która się nagrzewa do bajońskich temperatur i przeżywają. Jak przeżywają, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast w akwarium zasada jest taka, że jeżeli chodzi o akropory, im grubsze badyle, najczęściej, im grubsze, krótsze łodygi, to świadczy o tym, że ten koralowiec lubi być wysoko. On może być na samej górze, on będzie bardzo powoli rósł, ale bardzo lubi silne światło i bardzo mocną cyrkulację. Tak go stworzyła natura, on takie warunki przetrzyma. Zauważcie, dlaczego wszystkie takie nagie akropory, malutko polipowe, z długimi rozgałęzionymi, najczęściej z długimi gałązkami, pojedynczymi polipami gdzieś tam poutykanymi, są nazywane akroporami deep water. One w naturze występują na dosyć dużych głębokościach i jeżeli taką akroporę damy pod pełną lampę, to ona po pierwsze ściemnieje w cholerę, po drugie w 90% przypadków nie wróci do koloru i po trzecie przestanie rosnąć. Po prostu operacja słoneczna jest dla niej za duża. Energia, którą ona dostaje, jest dla niej za mocna. Ona lubi łapać sobie gdzieś tam pojedyncze promienie światła, ale nie może być pod pełną lampą. Na przykład, więc w akwarium musi ją dać po prostu na dół. Wszystkie jakieś tam echinaty, nie wiem, batunai, loripesy, granulozy, tego typu akropory, dawajcie je na dół. Druga rzecz jest taka, że one wyglądają najczęściej fajnie z góry, jak się na nie patrzy, tak lekko z góry, bo tam się ładnie wybarwiają. Pod spodem są najczęściej brązowe. Więc jak ją dacie wysoko i będziecie ją mieli na wysokości oczu, to będziecie widzieli najczęściej brąz, no, a nie kolor. Kolejna rzecz, na przykład Montipory. Przepiękne korale. Bardzo kiedyś popularne, wręcz pogardzane, bo tak popularne i łatwe. Przepiękne. Na przykład Digitaty. Wszystkie inne takie tam gałęziaste, normalne, krzaczaste Montipory uwielbiają silną cyrkulację, uwielbiają silne światło, więc możecie je sadzić. Nie sadźcie ich w związku z tym na samej górze, bo one wyrosną w ciągu 3 miesięcy ze zbiornika. Możecie je sadzić w połowie zbiornika, w połowie wysokości wody, bo one będą wyglądały fajnie wtedy, kiedy będą musiały iść do tego światła i będą rosły. Montipory talerzowe z kolei, największym błędem jest klejenie montipor talerzowych. Wielu akwarystów tak robi niestety. Gdzieś tam u góry, bo żeby miały dużo światła. One nie na darmo są płaskie jak talerz. One sobie światło złapią potem. Dlaczego w zbiornikach słabo oświetlonych na przykład? Żadne inne SPS-y się nie trzymają, a montipory talerzowe rosną. One są brązowe, ciemne, brzydkie, bure, ale rosną, żyją, przyrastają, wszystko jest okej. Dlatego, że ona ma taką powierzchnię potężną, że sobie złapie tego światła tyle, że wystarczy do przeżycia i do wzrostu.
I jak dacie taką multiporę na górę gdzieś, to ona w ciągu 3 miesięcy wytworzy tyle tarasów, że zacieni wszystko w cholerę, co jest na dole. Więc multipory talerzowe daje się wybitnie na dół, naprawdę. Ona sobie znajdzie tyle światła, żeby jej wystarczyło. To jest światłolubny koralowiec, ale jest zbudowany tak przez naturę, że może rosnąć na większej głębokości, tam gdzie jest tego światła mniej ogólnie. Bo ona sobie wytworzy tarasy, ona będzie rosła w większy talerz, tym ładniejsza. I jak będziecie na nią patrzeć, jak ona jest na dole akwarium, będziecie na nią patrzeć z góry, ona tam jest piękna, ona pod spodem jest brzydka. Po prostu, nie ma tam koloru, nie ma tam pigmentu, nie ma nic. Ona z góry jest ładna. Także to jest następna rzecz. Więc wszystkie LPS-y, no to jest właśnie ciekawe, bo ja osobiście nie zauważyłem braku, nie wiem, zahamowania wzrostu wtedy, kiedy LPS jest za głęboko albo za płytko. Ale już, one mają bardzo dużą tolerancję, one będą przyrastały i tak dalej, ale już na wybarwienie koralowca potężny ma wpływ to, czy jest na dnie, czy jest w słabszym świetle. My na przykład szczepki LPS-ów mieliśmy, znaczy mamy w tym samym systemie co akropory, ale pod zupełnie różnym światłem. Tam, gdzie są LPS-y, świecą tylko 4 rury. Tam, gdzie są akropory, zbiornik jest taki sam, świeci 8 rur. Taka jest różnica. I w tym zbiorniku, i były w zbiorniku pod takim silnym światłem, na przykład Fabie, Favitesy, Goniastreya, jakieś Akany, wszystkie takie tam głowiaste, mózgowce. I kolor bardzo szybko ucieka. One po prostu jaśnieją. One jaśnieją to, co mówiłem wcześniej, wyrzucają zooksantele, bo mają wpyle energii i nie potrzebują tyle zooksanteli, żeby się wyżywić. I dopiero po przełożeniu do zbiornika, gdzie jest znacząco mniej światła, po tam 2, 3, 4, 5 tygodniach zaczyna wracać pigment, one zaczynają się naprawdę wybarwiać tak, że kapcie spadają. Więc ja mimo wszystko wszystkie te takie głowiaste jakieś korale, typu właśnie tak jak powiedziałem, akany różnego rodzaju, nie wiem, fawie, fawitesy, goniastre, montastre, tego typu korale wszystkie, jednak mimo wszystko dawałbym od połowy zbiornika w dół. Wtedy po prostu one rosły będą tak samo tu czy tu, ale lepsze kolory będą miały, jak będą na dole. Ale tutaj też nie popełniajcie jednego błędu, który często się popełnia. Te korale w naturze nie żyją na piasku. One żyją normalnie na skale. Więc po prostu no, musicie je kleić do skały albo kłaść na osobnym kawałku skałki. One nie lubią piasku. 90% korali, na przykład Catalaphylia aeriginea, to jest wybitnie taki piaskowy koral. Ona uwielbia. Ona może leżeć w piasku, piasek może ją obsypywać, nic się z nią nie dzieje złego. Totalnie nic. A postawcie na przykład, nie wiem, gonioporę załóżmy, tak? Czy akanę, czy fabię, fabitesa, połóż się na piasku. To w ciągu tygodnia, tam gdzie ona ma styk z piaskiem, zrobi się biała, bardzo często zaczyna się wydawać infekcja, koral leci, nie zrobi się nic. Nic, kompletnie. Możecie kąpać, cudować, leczyć, nie zrobicie nic, jest po koralu. Więc weźcie pod uwagę to, że te korale rosną wszędzie w naturze na skalę i one muszą u Was w akwarium też być na skalę. Albo na jakimś podwyższeniu, nie wiem, wysoka podstawka, cokolwiek. Nie może być tak, że piasek obmywa tego korala, żeby on z piaskiem zasypywany. Cała reszta, czyli eufylie, nie eufylie, po prostu sadźcie sobie tam, gdzie Wam pasują. I tyle, bo to też no, 70% tych korali ma bardzo dużą tolerancję na światło. Na przykład, nie wiem, eufylie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o światło, to jakiekolwiek, gdziekolwiek. Ale już prąd wody nie gdziekolwiek, więc musicie tego korala postawić tam, gdzie nie będzie nim majtało na tyle, że on nie będzie się do końca pompował. Jeżeli widzieliście go, nie wiem, w sklepie czy u kolegi i on był napuchnięty, warunki wodne macie bardzo podobne, a u Was on nie jest napuchnięty, on się kurczy, on nie chce się otworzyć całkiem ani w dzień, ani w nocy, to znaczy najprawdopodobniej, że coś mu nie pasuje z cyrkulacją, więc go przestawcie gdzieś tam pomiędzy skały, gdzieś za skałą, może gdzieś na dół, może gdzieś wyżej, no nie wiem, gdzieś, gdzie nie będzie dostawał ostrej szprycy takiej z pompy, bo inaczej nie będzie się po prostu pompował i będzie wyglądał brzydko. W skrajnych przypadkach może dojść do tego, że przy dużym naporze wody z cyrkulacji gdzieś przetnie się tkanka o szkielet, zacznie się infekcja, koral poleci, nic z tym nie zrobicie. No ale wracając do światła, to generalnie tak jak mówię, im można przyjąć taką zasadę, że im grubsze łodygi, grubsze, krótsze i bardziej
bardziej opolipowane, tych polipów jest więcej, takiego korala dajemy wysoko, jak najwyżej. Korale o, powiedzmy, średniej grubości łodygach, bardzo mocno rozkrzewione, to są często formozy, jakieś tumidy, tego typu korale, to są korale bardzo szybko rosnące. Dawajcie je gdzieś na środku zbiornika, bo one najczęściej rosną w kule i to dosłownie jest tak, że w ciągu roku z takiej szczepki, tam powiedzmy takiej, o, wyrośnie Wam taki koralowiec wielkości piłki do kosza albo większy. Więc musicie to wziąć pod uwagę, żeby go potem nie przestawiać, nie przekładać, bo żaden koral nie lubi przestawiania. I te korale dawajcie gdzieś na środku i zostawcie im miejsce naokoło. One naprawdę teraz wyglądają jak szczepka. Róbcie sobie zdjęcia, jeżeli wszystko jest ok, jeżeli światło jest do oporu tyle, ile trzeba, to ten koralowiec w ciągu pół roku będzie 10 razy większy. W ciągu roku będzie 30 razy większy, po prostu. A wszystkie korale o bardzo, ja mówię teraz o akroporach, wszystkie akropory o cienkich łodyżkach, z minimalną ilością polipów, czasami to są pojedyncze polipki na czubkach, gdzieś tam gałązek, to są najczęściej dipotery, które nie przepadają. No też nie do końca jest tak, że one nie lubią, ale reguła jednak jest taka, że im niżej ją dacie, tym lepiej. On się będzie dużo bardziej, dużo ładniej wybarwiał. On może u góry też rosnąć, wszystko będzie ok, ale nie będzie miał tego koloru. On tylko będąc na dole się fajnie wybarwi. Także to bierzcie pod uwagę, montipory, tak jak powiedziałem, na przykład talerzowe, wszystkie korale talerzowe mogą stać na samym dnie, przy samym dnie rosnąć i wszystko będzie ok. On będzie rósł jak burza i będzie tylko lepiej wyglądał. Wszystkie palczaste, jakieś tam takie krzaczaste dawajcie w środku zbiornika, a na samej górze to tak jak powiedziałem, no takie grubasy. Grubasy, grubasy, wtedy będzie wszystko ok. No i dbajcie też o to, żeby poznać wymagania danego korala, zanim go kupicie, albo zapytajcie, jeżeli kupujecie w sklepie, bo chodzi na przykład o wojny koralowców też, żebyście sobie nie postawili, nie wiem, fajnej akropory koło echinofylii, która nigdy w życiu nie wypuściła żadnego bojowego polipa, bo jak ona wyczuje obok siebie kogoś, to w ciągu jednej nocy Wam zabije tego pięknego korala. Szkoda, po prostu szkoda, więc takie rzeczy, no o takich rzeczach się mówimy, o tym rozmawiamy z klientami zazwyczaj. Jak koral jest jakiś tam szczególnie agresywny, to po prostu mówimy, żeby na niego uważali, żeby go odstawili na bok. Wy też musicie mieć to na uwadze i no róbcie wszystko, żeby to żyło i rosło. No, jesteście elitą, więc dbajcie o to, żeby to się nie zmieniło. I tyle. To chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Za chwilę muszę otworzyć. Więc już nie bardzo jest czas. O, 10:00. Od 10:00 otwieramy. Zapraszamy. Dzisiaj jestem ja, sam. Jak będzie czas, to możemy sobie pogadać, wypić kawkę. A jak nie, no to cóż, miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.